Cześć, nazywam się Jan Piątkiewicz, witam Was na kanale YouTube dobrerowery.pl. Zapraszam Was dzisiaj na kolejny filmik. Dzisiaj przejdziemy do aktualizacji pewnego poradnika, który jest chyba jednym z najczęściej wybieranych, najczęściej oglądalnych filmików na naszym kanale YouTube. Już prawie 2 lata temu wrzuciłem tutaj filmik, poradnik dotyczący tego, jaki rozmiar kół w rowerze górskim najlepiej wybrać. Tamten poradnik powstawał 2 lata temu, uwzględniał jeszcze koła 26 cali. Zastanawialiśmy się tam nad różnymi właściwościami kół 26, 27,5 oraz 29 cali. 2 lata minęły, od tego czasu rynek rowerowy tak naprawdę pogłębił rewolucję, którą było kiedyś zanikanie kół 26 cali. Natomiast od tego czasu zmieniło się naprawdę sporo i przede wszystkim pojawiły się już masowo koła w rozmiarze plus. Dlatego mam dzisiaj dla Was zupełnie nowy poradnik dotyczący wyboru rozmiaru kół w rowerze MTB, uwzględniający w tej chwili 3 dominujące rozmiary kół na rynku, czyli 27,5 cala, 27,5 plus oraz koła 29 cali. Zobaczcie, jakie są ich plusy, jakie minusy, do jakiego typu roweru, do jakiego typu jazdy, które będą najlepiej pasować. Zacznijmy od rozmiaru kół, który w tej chwili jest na rynku dominujący, czyli 27,5 cala. Jest to rozmiar, który teoretycznie wyparł koła 26 cali i tak naprawdę w większości tanich rowerów rekreacyjnych, górskich spotkamy ten właśnie rozmiar kół. W praktyce miał być rozmiarem pośrednim pomiędzy kołami 26 a 29 cali. Nie jest to tak naprawdę, nie jest to prawda. Koła 27,5 cala są bardzo bliskie kołom 26 cali, są tylko nieznacznie od nich większe, a bardzo daleko im do kół 29 cali, które są dużo większymi kołami, które mają zdecydowanie inne właściwości jezdne. Koła 27,5 cala moim zdaniem sens mają wyłącznie w 2 przypadkach, czyli jeżeli szukacie roweru dla bardzo drobnej, bardzo małej osoby, która nie będzie się po prostu dobrze czuła na kołach 29 cali, nawet pomimo dobrze dobranej geometrii, rower z kołami 29 cali będzie po prostu dłuższy, wyższy i mniej poręczny, więc jeżeli ktoś tak naprawdę nie ma jakichś terenowych ambicji, nie chce się ścigać, nie będzie jeździł w trudnym terenie, to wtedy można pomyśleć o kołach 27,5 cala jako tych lżejszych i tak naprawdę bardziej zwrotnych. Rozmiar ten też będzie miał sens, jeżeli szukacie roweru stricte do zabawy na szlaku, czyli jeżeli to ma być rower enduro, jeżeli to ma być jakiś rower trailowy, to te koła mogą mieć sens, mimo tego, że wielu producentów już przekonuje, że 29 cali w enduro i w trailu też jest świetnym pomysłem, to jeżeli zestawimy jednak te koła z bardzo dużym skokiem zawieszenia, rower robi się niestety bardzo niezgrabny. Ja jeździłem na rowerze enduro, który miał 160 skoku i koła 29 cali, ma 1,78 m wzrostu i uważam, że osoba, która ma poniżej 1,75 m, na ten rower nawet w rozmiarze S by nie wsiadła, po prostu był strasznie, strasznie wysoki. Mimo wszystkich możliwych zabiegów, sterówka w tym rowerze była po prostu strasznie wysoko i to nie był rower, który był neutralny, nie był rowerem dla każdego. Wymagał po prostu przyzwyczajenia, wymagał pewnych specyficznych preferencji, żeby mieć sens. Dlatego w przypadku rowerów trailowych, enduro i takich rowerów, które mają służyć do zabawy na szlaku, takich na przykład jak ten Cross Dust, koła 27,5 cala mają sens. Natomiast jeżeli szukacie nawet rekreacyjnego górala, macie powyżej 1,70 m wzrostu, szukajcie kół 29 cali. Ja sam kiedyś nie byłem zwolennikiem tych kół, natomiast jak zaraz zobaczycie, jest to rozmiar dla osoby, która chce po prostu pojeździć w terenie najbardziej racjonalny. Koła 27,5 cala mają sens, kiedy faktycznie chcemy dynamiki, zabawy do bardzo agresywnej jazdy, albo po prostu naprawdę mamy poniżej 1,70 m wzrostu, szukamy kół lekkich, roweru zwrotnego, zgrabnego, bo wtedy właśnie te koła pokażą nam swoje plusy. Czas na rowery z kołami w rozmiarze plus. Tak naprawdę nie wiem, czy dobrym pomysłem jest pozycjonowanie ich pomiędzy kołami 27,5 cala oraz 29 cali, bo raczej należało je potraktować zupełnie jako osobną kategorię. Koła 27,5 cala, zacznijmy od 27,5 cala plus, mają sens tak naprawdę tylko w przypadku rowerów stworzonych tak naprawdę do zabawy. Czyli zapomnijcie o ściganiu się, nie traktujcie kół rowerów z kołami plus jako rowerów do jazdy, nie wiem, na co dzień, do jazdy rekreacyjnej. To mają być rowery, które mają służyć do jasno sprecyzowanej zabawy na szlaku, czyli jakaś wycieczka na rychlebskie ścieżki, na enduro trails. To ma być rower, tak naprawdę, który jest uzupełnieniem naszej rowerowej stajni, nie ma służyć do ścigania się w maratonach, ma służyć po prostu do zabawy. Jakie są plusy tych rowerów? Największym plusem kół plus, jak sama nazwa wskazuje, jest to, że mają ogromną przyczepność. Te rowery świetnie nadają się jako rowery trailowe dla osób początkujących, ze względu na to, że dają dużo większy margines bezpieczeństwa. Na
naprawdę przyczepność na kołach plus, na tych bardzo szerokich oponach, które mają od 2,8 do 3 cali szerokości, przyczepność jest naprawdę bardzo, bardzo duża. Możemy jeździć z bardzo niskim ciśnieniem, nawet takim w okolicach jednej atmosfery albo poniżej jednej atmosfery, przez co te rowery są po prostu bardzo bezpieczne dla kogoś, kto dopiero się jazdy trailowej uczy. Można jeździć bardziej agresywnie, rower zachowuje dłużej przyczepność, jest bardziej przewidywalny i naprawdę pozwala, wybacza bardzo, bardzo dużo błędów. Dodatkowo te koła wbrew pozorom nie toczą się tak źle, jak mogłoby się wydawać. Rowery z kołami plus to nie są fatbajki. Tutaj jazda po jakichś płaskich odcinkach do jazdy to nie jest piekło, natomiast nie da się ukryć, że też nie są to zwykłe koła, czyli opory toczenia są większe niż w kołach 27,5 cala oraz kołach 29 cali na normalnych oponach, na przykład 2,25 czy 2,35. Natomiast jeżeli opona jest dobrze zaprojektowana, to te opory toczenia nie są takie, żeby wyeliminowały możliwość jazdy w trasie. Naprawdę ja na tego typu rowerach robiłem trasy po 60-70 km w górach i to się naprawdę da zrobić. To nie jest tak bardzo, bardzo męczące. Moim zdaniem jazda na rowerze z kołami plus, takim sztywniaku na przykład jak Cross Grist albo na fullu o skoku 120 mm, z kołami plus jazda jest moim zdaniem mniej męcząca niż typowym rowerem enduro 160 skoku na normalnych oponach. Więc tak naprawdę rowery plus, jeżeli koła plus, jeżeli są dopasowane do dobrego roweru, na przykład do takiego trailowego sztywniaka, to sprawiają, że na tym się spokojnie da jeździć, natomiast oczywiście opory toczenia są większe. W związku z czym wybierajmy taki rower, jeżeli szukamy roweru do zabawy, który ma być rowerem dla kogoś, kto na przykład nie ma jeszcze dużego doświadczenia i techniki, jeżeli chodzi o jazdę w MTB i chce mieć po prostu dodatkowy rower, którym sobie chętnie pojedzie na przykład na jakieś enduro trails, na rychlebskie ścieżki czy do Świeradowa. Taki rower będzie mu bardzo dużo błędów wybaczał. Wady tych rowerów to oczywiście bardzo drogie opony, bo opony w rozmiarach plus to w tej chwili koszt około 300-400 zł. Bardzo polecam przerobienie tych kół na tubeless, czyli wyeliminowanie dętek, bo naprawdę bardzo mocno poprawia to komfort jazdy. Jeździ się po prostu lżej, no wywalenie tych bardzo ciężkich dętek mocno pomaga. Minusy są też takie, że oczywiście koła plus muszą współpracować z szerszymi piastami w standardzie boost, czyli oczywiście nie dopasujemy kół plus do tak naprawdę każdego roweru. Plusem jest też to, że jeżeli kupujemy sobie rower z kołami plus, to możemy te koła zamieniać na koła 29 cali, bo średnica zewnętrzna kół 27,5 plus i kół 29 cali na normalnych oponach jest mniej więcej taka sama, więc możemy sobie żonglować tymi kołami. Tak jak mówiłem, plusy, ogromna przyczepność, bardzo duży margines bezpieczeństwa, fantastyczny rower, jeżeli chodzi o zabawę na szlaku. Minusy, oczywiście większe opory toczenia niż w zwykłych rowerach górskich, bardzo drogie opony, dopóki nie wywalimy dętek, koła i opony dość ciężkie. No oczywiście jest to rozwiązanie zarezerwowane dla pewnych specyficznych typów rowerów, nie zastosujemy go w każdym normalnym rowerze. Na koniec, last but not least, koła 29 cali, czyli koła, które wielu producentów i praktycznie większość zawodników na świecie uważa za, jak to ujęli inżynierowie Treka, najszybsze koła na świecie. Cóż, koła 29 cali bez wątpienia są najszybszymi kołami w terenie. Wiąże się to z faktem nie takim, że są najlżejsze, że mają najmniejsze opory toczenia, tylko przez fakt, że mają największą średnicę, po prostu najlepiej pokonują przeszkody. Duże koło tak naprawdę sprawia, że nie wpadamy w większość małych nierówności, w które wpadłyby mniejsze koła, po prostu przelatujemy nad nimi, czyli jedziemy w sposób bardziej płynny, jazda jest spokojniejsza, przyczepność jest większa, w związku z czym tak naprawdę jeździmy szybciej, mimo tego, że wrażenia są tak, jakbyśmy jeździli dużo spokojniej. Ja porównywałem koła 27,5 i koła 29 cali w tym samym modelu roweru, na tej samej trasie i kiedy na kołach mniejszych miałem wrażenie, że jadę szybciej, bo jadę bardziej dynamicznie, wykonuję mnóstwo manewrów, to w praktyce okazywało się, że czas przejazdu na kołach 29 cali był lepszy, mimo tego, że jechałem bardziej spokojnie, rower po prostu spokojnie tak naprawdę zmierzał z punktu A do punktu B, nie robiąc sobie wiele z przeszkód po drodze. Dlatego te koła są świetnym pomysłem, jeżeli chcemy mieć rower, który po prostu będzie jeździł szybko, bezpiecznie i skutecznie. Nie mamy ambicji z jakimiś wielkimi zabawami na trasie, nie chcemy sobie skakać, nie chcemy jeździć po bardzo, bardzo technicznych, takich stricte, nie wiem, endurowych trasach. Tego typu koła będą po prostu jeździły szybciej, będą jeździły płynniej i rower będzie tak naprawdę bardziej uniwersalny, bo zwłaszcza w przypadku na przykład małych fuli, zestawienie skoku 120 mm z kołami 29 cali sprawia, że możemy z jednej strony pojechać sobie na maraton, a z drugiej strony na przykład wybrać się również na jakieś rychlebskie ścieżki czy tego typu trasy i tam spokojnie się pobawić. Nie będziemy wymagali, rower nie będzie wymagał bardzo dużej ilości skoku, żeby jeździć szybko, płynnie i spokojnie. Kiedy kół 29 cali unikać? Cóż, myślę, że poniżej 1,70 m, jeżeli nie mamy ambicji sportowych, lepiej wybrać koła 27,5 cala, bo wielu producentów dalej sobie nie radzi z taką
budową ramy, która by pozwoliła wkomponować Quad 29 cali tak, żeby nie przeszkadzały. To jest Cross Level B2 z roku 2016 i zwróćcie uwagę, jak bardzo duża jest rama w tym rowerze. Cross sobie jeszcze w zeszłym roku zupełnie nie radził, jeżeli chodzi o wkomponowanie Q29 cali w ramę tak, żeby ta rama mogła być niska i mała. Dopiero od tego roku levele się troszeczkę zmniejszyły i Cross jakoś lepiej sobie z tym wyzwaniem radzi. Są producenci, którzy temat 29 cali czują bardzo dobrze, jak na przykład Trek czy Giant, który komponuje te duże koła nawet w najmniejszych rozmiarach ram i rowery faktycznie dają radę. Niemniej jednak koła 29 cali polecam do ścigania, do bardziej ambitnej jazdy i do rekreacji osobom powyżej 1,70 m. Poniżej 1,70 m, jeżeli nie chcemy się ścigać, chcemy mieć po prostu wygodny rower do jazdy rekreacyjnej w terenie, możemy pomyśleć o 27,5 cala, bo będą po prostu lżejsze, bardziej zwrotne i na rowerze możemy się czuć przez to po prostu nieco bezpieczniej. Mam nadzieję, że ten zestaw porad pozwoli Wam wybrać właściwy rozmiar kół dla siebie. Wiem, że takiego poradnika na rynku jeszcze brakowało, bo wszystkie, które są, uwzględniają jeszcze te stare standardy, czyli 26, 27,5 i 29 cali. Teraz już wiecie, kiedy wybierać koła w rozmiarze plus. Mam nadzieję, że złapaliście te podstawy, jeżeli chodzi o różnicę między kołami 27,5 a 29. Czyli 27,5 wybierajmy do rekreacji, ewentualnie do takiej zabawy na szlaku enduro trail, a koła 29 cali wybierajmy, jeżeli jeździmy sportowo, jeżeli chcemy się ścigać na rowerach górskich lub właśnie kiedy chcemy jeździć rekreacyjnie i spokojnie, ale mamy powyżej 1,70 m wzrostu, kiedy nie będzie nam przeszkadzało to, że rower będzie nieco dłuższy, nieco większy. Taki poradnik na pewno pozwoli wybrać optymalny rozmiar kół i wykorzystać ten potencjał, który w nich drzemie. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Przy okazji zobaczcie również oznaczony w podpisie do tego filmu poradnik poprzedni. Zobaczycie, jak się ten temat kół zmienił przez ostatnie 2 lata. Co nowego się pojawiło i tak naprawdę jak te nowe standardy różnią się od tego standardu 26 cali, o którym mówiłem przy okazji poprzedniego poradnika.